Zaprosiłem cię, korzystając z pretekstu, bo miałem ochotę cię zaprosić. To po pierwsze dlatego. Ale pretekst ostatnio był związany z ewidentnym kryzysem wizerunkowym posła Sterczewskiego. I to jakby takie kryzysy się zdarzają, ale muszę powiedzieć, że mnie generalnie tak naprawdę, jak zobaczyłem, kiedy pan Mejza komentuje i mówi, jak to Sterczewski źle się zachował, to... Coś się w tobie wzburzyło. Tak, to nie jest naukowe określenie, ale szlak mnie trafił. Ale zanim do tego dojdziemy, bo ten konkretny przypadek też będę chciał o tym konkretnym przypadku też będę chciał z tobą porozmawiać, to powiedz tak, co to jest ten wizerunek? Bo to najczęściej ludzie mówią, no wizerunek znaczy blondyn w lewo zaczesany i tym podobne. Czym ty się w ogóle zajmujesz? Wiesz co, ja się zajmuję trochę szerzej niż wizerunkiem, bo może należy to wyjaśnić, bo czasami to jest jasne, czasami nie. Że wizerunek jest pewną składową, to się w Polsce nie ma dobrego określenia, public relations. Próbowano to jakoś wytłumaczyć na różne sposoby, że promocja reputacji. Po polsku PR. PR to tak samo to zostaje, tak? Czy budowanie relacji z otoczeniem. I to trwa bardzo długo. Jednym ze składowych jest wizerunek. A ponieważ generalnie człowiek nie lubi długo, tak? To tylko krótko, to się wszyscy rzucili na ten wizerunek. I wizerunek, najprościej rzecz ujmując, to jest tak, jak nas widzą inni w swojej wyobraźni. W sytuacji publicznej, no bo minus rodzina, ja myślę, bo każda rodzina ma inny filtr założony, w związku z tym albo jest obiektywnie, albo jest cholernie nieobiektywnie. Wiesz, bo żyjemy w takich stereotypach, nie? I na przykład naukowcy amerykańscy... To jest bardzo ładny tekst. Tak jest, oni kiedyś... Byli radzieckimi naukowcami. Byli radzieckimi, teraz są amerykańskimi. Ale oni kiedyś doszli do takiego wniosku, że na przykład polityk to powinien mieć przynajmniej 1,85 m, być szczupły, wysportowany i to mu daje szansę wygrania wyboru. Znaczy co, to jest akurat nieprawda. Ale ja to wiem. Ja to widzę nawet. Znaczy chodziło o to, że zdaje się, że do czasów Busha juniora wygrywał zawsze ten, który był wyższy, a to byli mężczyźni sami. No i oczywiście nie mógł być słusznej wagi, tylko właśnie szczupły. To wynika z modelu społecznego amerykańskiego. No i później całego przemysłu, który się z tym wiąże, bo to jest jedno z drugim się zazębia. To znaczy, jeżeli oglądaliście kiedykolwiek filmy, gdzie jest amerykański prezydent, no to każdy amerykański prezydent jest właśnie jakoś tam wysportowany, przystojny, czy to Ford, czy ktoś jeszcze. I później nie wiadomo, czy Hollywood dostosowuje swój przekaz do prezydentów aktualnych, czy partie szukają kandydatów takich jak na filmie Hollywood, żeby to gdzieś sklepowało. A mówiąc zupełnie serio, Amerykanie zrobili z tego przemysł, tak jak ze wszystkiego, i zrobili z tego sztukę. I to ja ich za to podziwiam, bo można ich lubić, bądź nie lubić. Natomiast ponieważ to jest konkretna sytuacja, bo prezydent Stanów Zjednoczonych to jest władza. No u nas jest premier, powiedzmy bardziej, tak? W różnych krajach to jest różnie. No i ta władza to są pieniądze, przywileje, wpływanie na ludzi. W związku z tym w społeczeństwie amerykańskim bardzo się zwraca uwagę na ten wizerunek, co jest też dziwne, bo znakomita większość obywateli raczej jest po hamburgerach, tak, prawda? No i w związku z tym też może chcą zobaczyć kogoś lepszego. No i nad tym wizerunkiem, nad tym relacjami z otoczeniem, tam się pracuje tak jak w fabryce od samego początku, jakby ściąć drzewo, przywieźć do tartaku, ociosać, etc. A u nas najczęściej drzewa przychodzą już same i mówią, że już chciałyby być... Chciałem się spytać, dlaczego tak u nas nie ma? No bo jak czytam ten amerykański stereotyp, no i tak staram się przymierzyć do naszego kraju, no to zaczyna być dowcipnie, tak? Bo w Polsce ludzie, którzy odnosili największe sukcesy na scenie politycznej, no są na różne sposoby, ale odwrotnością tego amerykańskiego wzorca. Poczynając od Wałęsy. Umówmy się, nie nadaje się do Kwaśniewski. Kwaśniewski też się nie nadaje. Ale się odchodził i zatańczył. Nie, on miał, wiesz, to jest w ogóle majstersztyk także kamerowy, że on wyglądał na wysokiego, niebieskie oczy sobie zrobił i tak dalej, nie? Ale on na tym pracował. No ale dobrze, idźmy dalej. No facet, który 7 lat rządzi Polską. No. Taki, wiesz, kojarzysz, taki nieduży, starszy pan. Ale widzisz, nie, bo tutaj jest błąd w założeniu, bo ty mylisz tych frontmenów,
a duży, znaczy nie duży starszy pan, to jest raczej taki imperator z Gwiazdy Śmierci. Wiesz, on w półmroku. On tak trochę dyszy, tego. I on po prostu tylko tym wzrokiem morduje tam, albo wysyła statki tam, statki tu. To jest ten model taki bardziej już wschodnioeuropejski, w ogóle wschodni, gdzie jest właśnie król, basza, nie wiem kto tam jeszcze, zarządca taki, który ma tych swoich giermków. Wałęsa też miał zderzaki, tak? On pierwszy wprowadził. Natomiast u nas jest ten duże zamieszanie jest w Polsce, ponieważ ludzie wybierają bezpośrednio prezydenta i znakomitej większości ludzi wydaje się, że wybierają kogoś, kto wszystko może. Bo to jest takie osobiste, prawda? Idziesz do drugiej tury, decydujesz, że albo wujek Bronek, albo tam ktoś inny i masz poczucie, że on dużo może. A okazuje się, że prezydent w Polsce no, może tam blokować, może coś inicjować, ale nie jest to władza w czystej postaci wykonawcza. Amerykański prezydent jest de facto premierem, tak? Czy, no, tak by na to popatrzeć. Kanclerz Niemiec też zarządza, a prezydent Niemiec nie znaczy nic. Prezydent Francji z kolei znowu jest tak jak prezydent amerykański, jest premierem też. Nikt nie pamięta, jak się nazywa premier Francji w danym momencie. Nie, bo to nie ma znaczenia. Właśnie. I to na to popatrzą, no bo my stanę. No ale dobrze, no Macron, nie wiem, Sarkozy wcześniej, no może Hollande mniej, ale też się przykładali do tego wizerunku. Czyli ten Zachód trochę funkcjonuje inaczej. Ja myślę, że u nas jest taki problem generalny, że polityka jest traktowana jako źródło zdobywania no może pieniędzy, na jakimś etapie, teraz zresztą chyba dużym etapie, władzy, kontaktów i nikomu się nie chce przychodzić do szczebli pośrednich. Czyli nie ma jakiejś takiej szkoły polityki. No jak ty, jak, co ty, no przychodzisz do partii jako młody człowiek, nie? Tak. Zaczynasz nosić teczkę za na przykład Patrykiem Jakim. Na przykład. Bach i jesteś wiceministrem kalendarza. No mówię. No to jest... Ale po drodze tam czasami jeszcze radnym jesteś, nie? Bo akurat o, nie było innych wyborów. Rzadkie rzeczy. No nie, ale słuchaj, oni, ja myślę, że tam nad nimi ktoś pracuje. No bo jak wyjdzie choćby ta trójca, słynne kakao, to oni wyglądają jakby byli bliźniakami. No trzyjajowymi, ja wiem, ale to jest też coś innego, bo ludzie się dobierają, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, że jakby postawić ileś tam osób, to myślę, że większość ludzi bezbłędnie by powiedziała, że ten z tej partii, ten z tej partii, ten z tej partii. No coś na rzecz jest, nie? Jest coś takiego, czyli albo się dobierają, bo się przyciągają, tak? Albo wchodząc do środka, jest takie ssanie w środku, że zachowujemy się tak samo jak pozostali. Ale uwierz mi, bo znam to z pierwszej ręki, pracy jako takiej wykonuje się niedużo. Przed kampaniami, owszem, tak, to się zatrudnia już ludzi, wymyśla się różne rzeczy, natomiast kłopot jest jeszcze inny, że bardzo często jest tak, że partia uważa, że najlepsi fachowcy są u niej i nikt mi lepiej nie doradzi niż Marcin, bo Marcin jest moim kolegą. Żeby wpuścić kogoś z zewnątrz, na zasadzie właśnie nie, że przyjmujemy go do bandy, tylko go wynajmujemy. Żeby w dobrej... Może ty jesteś agentem wrogich sił. Może tak być, prawda? Znaczy jest myślenie takie. Ale częściej jest myślenie takie, że im źle będziesz doradzić. Co nam kto tu będzie tam marudził? My wiemy, jak robić politykę. I to jest kłopot i to nieszczęście, ponieważ ja słyszałem takie zdanie wielokrotnie, też nie słyszałeś. Jak umrze stara gwardia, odejdzie tam stara gwardia, to ci młodzi zmienią oblicze polityki, tak? Gorzej. Tak. Bo młodzi nie dość, że przejmują złe cechy, to jeszcze je zwielokrotniają, bo jest łatwo. Prawda? Jeżeli ktoś taki jak minister 2.0 rozdaje pieniądze na prawo i lewo i nikt nie ma na niego żadnego wpływu, a sami mają 0,7 tak, w porywach bez popitki, 0,3 tam i tak dalej, no to czego się uczą młodzi ludzie? Że nie warto. Po co tam pracować, uczyć się, kształcić? Trzeba być najbliżej ucha prezesa, tak, czy innej części ciała i być takim właśnie posłusznym, to się wtedy dostanie albo spółeczkę, albo coś tam jeszcze. No dobrze, ale słuchaj, no, cały wizerunek służy, budowanie wizerunku służy temu, żeby budować sobie to poparcie społeczne, tak, zdobywać te głosy. Mówimy o polityce, tak? Tak, no, bo jesteśmy na razie, jesteśmy na razie w polityce. I teraz tak, mi nie zależy na tym, żeby no, może któryś by doszedł do wniosku, że tak zamiast te 3,5 tysiąca głosów w wyborach i teczkę wiceministra, to może oni by chcieli mieć 300 tysięcy głosów. To żaden nie wpadnie na taki pomysł? Myślę, że jak ktoś wpadnie na taki pomysł, to go szybko się wycina. czyli te ewentualne twoje porady szkodzą karierze partyjnej. Tak, znaczy ja aż tak dobrze nie doradzam. Natomiast chodzi o to, że jak ktoś przychodzi do partii, to hierarchia jest ustalona.
jest szef, tak, są. I kto siedzi dalej, kto bliżej. W zasadzie można by uprawiać w tej chwili, nawet na przykładzie partii rządzącej obecnie, jak kiedyś się uprawiano sowietologię, tak, że kto dalej stoi od Breżniewa, kto bliżej, to tu jest dokładnie taka sama sytuacja. Ten wszedł tam, ten nie wszedł, ten się pokazał, ten się nie pokazał, do mnie przyjechał, nie przyjechał. My naprawdę idziemy w kierunku wschodnim, w bardzo szybkim kierunku. Jest ataman, ma bat i ataman tym batem wyznacza po tych grzbietach tych swoich. I to naprawdę nie ma nic wspólnego z Zachodem. Jak się pojawia coś, co jest modelem zachodnim, żeby było też jasne, w modelu zachodnim też się politycy mordują politycznie, żeby to nie było takie oczywiste. To jest hierarchia, prawda? To jest kolejność dziobania. Ale to się nie zdarza, żeby ktoś wyskoczył nie wiadomo skąd. Na przykład Andrzej Duda nie miałby szansy zostać kandydatem na prezydenta w żadnym normalnym kraju demokratycznym. W żadnym. On oczywiście był prawnikiem prezydenta poprzedniego, nosił teczkę, coś tam jeszcze. No, wiceministrem u Ziobry nawet przez moment. To jakiś chyba taki przez przypadek musiał się coś zadziać. No, on generalnie to przypadek, ale, to jego drugie imię. Tak, ale przepraszam, trzecie, bo drugie ma Sebastian. Cały background polega na tym, że nie może się pojawić człowiek znikąd, tak? To nie jest coś takiego. A ono się pojawia, czyli dowolnie można wyciągnąć z cylindra, nie wiem, panią Szydło i zrobić ją premierem. No ale wiesz, najbardziej omawiany taki przypadek człowieka z nim chyba nadal, to jest niejaki Tymiński, który przyjechał w 90 roku, powiedział dzień dobry, mam tu teczkę, bach. No ale wiesz co, drugie miejsce wybora. Ja bym też tutaj w to nie wchodził, tak, dlatego że przy Tymińskim mocno pracowały służby, jeszcze PRL-owskie, próbowały wykonać pewien ruch, wykonały to, co się dało wykonać. To fatalnie świadczy o nas, jako społeczeństwie, że do drugiej tury nie wszedł Mazowiecki. To świadczy fatalnie, no bo nie słyszałem, że ktoś fałszował te wybory. Czyli przyjeżdża ktoś, nie wiadomo kto, ma teczkę, żonę i okulary ciemne i ludzie mówią, o, może on. Tak? To jest chore, bo Kwaśniewski miał profesjonalną, pierwszą profesjonalną kampanię, taką naprawdę profesjonalną. Przy całym szacunku oczywiście przy kampanii 89, tej pierwszej prawie wolnych wyborów oczywiście, gdzie było pospolite ruszenie i dużo artystów też przy tym brało udział, to miał Kwaśniewski, tylko to była zaangażowana firma izraelsko-francuska czy jakoś taka, która po prostu zrobiła profesjonalny marketing polityczny, plus PR, plus wizerunek, tak, i tak dalej. To był pierwszy raz, kiedy sięgnięto po kogoś profesjonalnie. No i to dało efekt, bo co by o tym nie mówić, jeżeli ktoś miałby chciał zobaczyć, na czym polega różnica, to jest, niech sobie zobaczy, zobaczcie sobie na YouTubie, można znaleźć, debata Wałęsa-Kwaśniewski. Tak, jak to wygląda i przeczytać sobie wszystkie te, bo już znamy te kulisy, jak to było, panu mogę rękę podać, tam czy nogę podać, tak, i tak dalej, ale to zostało profesjonalnie sprowadzone. A później to jest tak właśnie tak, no dobra, czy ulotki dajemy do grafika? Po co? Heniek świetnie robi grafiki. I tak dalej. To się i tak już zmieniło, właściwie. To się profesjonalizuje naprawdę w dobrym jakąś tam kierunku, tylko opornie strasznie. Bo model zarządzania w Polsce jest nieszczęściem. Bo jest szef firmy, który w zasadzie nie wiadomo, czy jest szefem firmy, czy jest prezesem tej firmy, czy jest właścicielem tej firmy, czy jest ojcem, założycielem tej dynastii. No i jak długo się utrzymuje, tak się długo utrzymuje. Reszta nie dostaje pieniędzy, prawda? Albo może nie dostać na kampanię. Może nie być na liście, bo to jest dowolnie, można tym ustawić. Plus metoda Donta, ja uważam, to jest morderstwo dla naszego kraju, powoduje to, że jak się tam nie przekroczy, tam lewicy ile zabrakło? 0,4 punktu? Tak, tak, no jakieś grosze. I byłaby zupełnie inna rzeczywistość. No ale Adrian Zandberg był zadowolony, że miał dotacje, no, i tak dalej. To wszystko jest, my jesteśmy bardzo kulawą demokracją, a jeszcze wszystko wskazuje na to, że zamierzamy z tej demokracji za chwilę uciec, także... No, słuchaj, a może to jest tak, że to, czym ty się zajmujesz w kategoriach politycznych, jeszcze przez moment w tej polityce pobędziemy, to po prostu po tej stronie Łaby czy Odry nie ma większego sensu, bo to jakieś są wymysły dla Amerykanów czy innych Francuzów, a my sobie radzimy bez tych świń zachodnich, bez różnych świń zachodnich mamy sobie radzić, to może i bez tego sobie poradzimy. No a tutaj to nie jest tak do końca, jak myślisz, dlatego że my się trochę posłużyliśmy takimi, powiedzmy, rozwiązaniami, tak, no, uczciwymi, że tak powiem. Chociaż różnie bywa, bo kampania Trumpa ostatnio i Bidena to było bardzo duże mordowanie się nawzajemne, wizerunkowe, a przy Hillary Clinton wykonano egzekucję, naprawdę śmierć polityczną. Hillary spokojnie mogła te wybory wygrać.
no to u nas partia rządząca aktualnie akurat od 7 lat wybrała sobie taki model tego, to się mówi czarny PR, ale to jest nieprawdziwe określenie, bo PR może być dobry albo zły. I oparła się na pewnych trikach, które są od 1933 roku grane, czyli taką brutalną, chamską propagandę, ponieważ zbadała, że elektorat, który jest potrzebny, żeby sprawować władzę, łyka takie rzeczy. Ja myślę, że my wszyscy łykamy, bo to jednak propaganda na tym to polega, natomiast wątpliwości nie ma za dużo. I teraz, wiesz jak to jest tak, ludzie pytają, a czy można na przykład, nie wiem, z wysokiego blondyna zrobić niskiego bruneta? No raz w jedną stronę można, powiedzmy, tak? Tylko nie wiadomo, czy przeżyje. Jeżeli na przykład Jarosław Kaczyński, no, masz tutaj demiurg taki, który i tak dalej, chciałby w tej chwili być, dobra, mam w nosie tych swoich wyborców, chcę się spozycjonować na urzędników państwowych, naukowców i na przykład artystów. I zastosowałby dokładnie te same wszystkie rzeczy, to ci gwarantuję, że nie miałby w tym żadnego sukcesu. Czyli to raczej dostosowano środki do możliwości odbiorczych, poznawczych tych wyborców. Zresztą ta partia rządząca w tej chwili PiS ma komfortową sytuację, bo ja przyjrzałem partię w Europie. Bardzo mało jest partii w Europie, która ma taką dużą liczbę wyznawców, a nie wyborców. To jest różnica. I bez zabarwienia, czy to jest pozytywne, czy negatywne. Ludzie, którzy są wyznawcami kogoś, są w stanie wybaczyć prawie wszystko i uwierzyć prawie we wszystko. W związku z tym wszystkie pozostałe partie mają takich wyborców, którzy mówią, wiesz, a dlaczego tak to zrobiłeś, no, a dlaczego jechałeś po pijanemu? Marudzących mają. Rozkminiają to, mówiąc kolokwialnie, na różne sposoby. Teraz partia rządząca mówi, to jest czarne, to jest białe albo odwrotnie. I wszyscy mówią, okej. I to jest komfortowa sytuacja. I naprawdę, no, trochę Le Pen, ale też do końca okazało się, że nie. Jeszcze chyba Salvini też sam popełnił kilka błędów. Raczej większość ludzi rozmyśla. Tak? A tutaj jest sytuacja taka, że nie rozmyślamy, tylko wiemy swoje, czyli to, co nam powiedział prezes, plus telewizja dawniej publiczna. I można się na to zrzymać, bo tak to jest, natomiast nikt nie znalazł sposobu, jakby to przeskoczyć. I jak miałbym komuś doradzać w tych partiach, które są opozycyjne do Prawa i Sprawiedliwości, to ja bym nie starał się wyrywać tych wyborców, ponieważ efekt będzie raczej mizerny. Musiałby się pojawić ktoś taki jak dwa razy Kaczyński i zastosować dwa razy bardziej tę metodę. Nie, w ogóle nie będę spał w nocy. Właśnie wyobraźnia mi zadziałała, dwa razy Kaczyński. Mirek, proszę cię. No ale my jesteśmy krajem wybranym, także nie wiadomo, wiesz, do czego to się może. Słuchaj, ale powiedz mi tak, czy to, że oni mają ten wysoki odsetek wyznawców, to wynika z ich pracy i tworzenia tego wizerunku, czy oni mają takiego nieziemskiego farta, że w Polsce akurat są takie, a nie inne warunki? I to. Dlatego, że bo gdyby mieli farta, to by to działało wcześniej. A przypominam ci, że Kaczyński się dobijał do władzy wielokrotnie. No, tak. Był raz przez moment i też się musiał naginać bardzo mocno, bo musiał mieć Lepera i Giertycha w tym układzie, który był i to nie było wygodne dla niego. Natomiast tutaj jest trochę przypadku, oczywiście, no ja mówię Lewica na przykład, tak, bo to Leszek Miller wygrał bardziej wybory przecież, a nie miał takiej władzy i nie miał tylu posłów, jak ma Kaczyński. Ale też jest to praca. To jest ciężka praca, bardzo trudno, szczególnie się pracowało posłom, którzy nie mają tego, to się ładnie mówi, w plecaku. My się, jako ci ludzie od wizerunku, trochę się, znaczy znamy się prawie wszyscy pewnie w Warszawie czy w Polsce. Ja trochę rzeczy znam z przecieków tak zwanych i to, że nie teraz, tylko jeszcze parę lat wcześniej. I wiem, że wykonano tam gigantyczną pracę, chociażby uczono tych, którzy chodzili do telewizji wszelakich, jak mają nie dać się kolokwialnie. Im to strasznie podobno źle szło na początku, że to wszystko bolało, że to było sztuczne, że oni krzyczeli w tych studiach, przekrzykiwali. I był taki moment, kiedy ta praca zaczęła przynosić efekt. Ja już to mówiłem wielokrotnie w wywiadach, ale jeszcze może raz powiem, że są różne techniki wywierania wpływu. Prawo i Sprawiedliwość wybrało, podobno ze względu na możliwości swoich tych członków, którzy chodzili do telewizji, wybrali retorsio argumenti, czyli odwracanie argumentacji. Przeważnie jest tak, że jak się chodzi po mediach i polityk jest o coś zapytany, to on to odbiera jako atak. No to jak jest atak, no to się broni.
A ludzie, którzy pracowali z najbliższym otoczeniem Jarosława Kaczyńskiego, nie broń się. Właśnie odwraca argumentację, że jak ktoś ci zarzuci, że masz tutaj szklankę, która jest do połowy na przykład pusta, to mów, proszę pana, to nie jest do połowy pusta, to jest taka szklanka, która właśnie jest do tego miejsca nalana, kiedy daje najlepszy efekt, że można się świetnie napić, bo może pan zaczerpnąć powietrze. I pod odpowiednim kątem jeszcze tak przechylić. Nie? Jakby była pełna, no to by powiedziano, oczywiście, no jest pełna, żeby więcej pić. Jak byłoby na samym dnie, to powiedziano, no właśnie ten jeden łyk powoduje, że się pan nie opija, nie boli pana brzuch. Czyli odwracamy, robimy z tego walor. To nie jest zarzut. Bo jak się bronimy przed zarzutem, to zawsze jest słabe. Może się obronić, może się nie obronić. A jak mówimy tak, właśnie dlatego szklanka jest do połowy pusta, że mogę ją swobodnie podnieść, przechylić. Ale to jest, chyba strategia dla rządzących. No raczej nie, bo rządzące siłą rzeczy są, no nie mówię w mediach rządowych, ale są w pewnej defensywie, tak? Natomiast dla polityka opozycji, no to chyba jakaś bardziej agresywna, jakaś atakująca. Wszystko zależy, zobacz, bo mówimy o polityce. Polityka jest składową różnych rzeczy. To akurat była sytuacja, kiedy po 8 latach odchodziła jedna koalicja. Ludzie są zawsze zmęczeni. Zresztą PiS też tego doświadczy w najbliższych wyborach. Ja nie wiem, czy wygra, czy przegra, bo to jest wróżka na razie wszystko. Natomiast doświadczy tego, bo teflon się kiedyś kończy i każda władza zużywa. To po pierwsze. Po drugie, sprytnie przejęto pomysł, akurat to był pomysł Pawła Kowala, który próbował jakoś tam się przebijać jeszcze w platformie pani Kopacz, żeby po 300 zł rozdać. No ale Rostowski bardzo nie chciał. Nie ma pieniędzy. Nie ma i nie będzie, tak? Bo to tam w telewizji ogląda. A jeżeli przychodzą do władzy ludzie, którzy nie mają takich ograniczeń i widzą, że w kasie jest, że jednak coś jest, no to w końcu 500 plus pod płaszczykiem oczywiście demografii, która jak widać jest ujemna, ale przecież w ogóle nie o to chodziło. I dostawali ludzie i bogaci, i biedni, chociażby taka sytuacja, że samotne matki nie dostawały, prawda, w tym pierwszym rozdaniu. Czyli był to element narzędzia politycznego. Plus PiS po raz też chyba czy pierwszy, ale nie wiem czy po raz pierwszy, ale raczej po raz pierwszy, też skorzystał z firmy profesjonalnej. I firma profesjonalna zrobiła taki research, to była nie polska firma, ja powiedziała tak, musi być hasło, które będzie dla Polaków no, energetyczne i musi być coś, bo my mamy mentalność zbieraczy punktów na stacji benzynowej. Zbierasz punkty na stacjach benzynowych różnych? Większość ludzi zbiera. W ogóle jestem przerażony, jak mi proponują takie karty. Tak, bo to jest, ale teraz już wszystko idzie w aplikację, także możesz dać radę. I są dwojakiego rodzaju pomysły na tych stacjach, przynajmniej do tej pory były. Że albo uzbierałeś jakąś część punktów i dostawałeś torbę, parasolkę, nie wiem, toster, gwizdek na skąksy, czy co tam chciałeś, albo mogłeś mieć paliwo na przykład o 7 groszy taniej. I co się okazało? Że większość naszych rodaków chciała toster, gwizdek na skąksy, płaszcz, pałatkę. Tak. To już wiem, dlaczego nie chcę tych kart. No. A nie realne, bo to było realne, 7, tam, 7 groszy, 70 groszy, czy pamiętam. No, dużo w każdym razie, tak? No 7, nie 70. No i tak chcąc nie chcąc, bo to zbierasz, to ci nic nie kosztuje, to się trochę przywiązuje, ale wiadomo, że po co się nikt nie przywiązuje. No i tych kart ma się tam ileś. I te nagrody rzeczowe chętnie były brane, dużo bardziej chętnie niż tańsze paliwo. No i oni zaproponowali to 500 plus również, że to jest konkret na konto, bez żadnych tam różnych rzeczy. I hasło Polska w ruinie. I podobno jak zaprezentowano po raz pierwszy hasło Polska w ruinie, no to politycy PiS-u powiedzieli, a przecież to się u nas nie chwyci, przecież widać, że nie jest w ruinie. Na co firma, właśnie ta zewnętrzna z innego kraju mówi, jak nie chwyci, wszędzie chwyci. No jak zaczęto to promować i był ten dysonans, no sam wiesz, Polska w ruinie. I ludzie patrzyli i mówią tak, no ruiny nie bardzo widzę, tak, ale Polska w ruinie jest tak pojemna, to może być ruina moralna, ruina finansowa, ruina tam jakaś inna i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko marketing polityczny, ale jednak prezes Kaczyński się nagiął i poddał się temu. Tam się bardzo dużo osób starało o to, żeby być kandydatem na prezydenta. No wybrano człowieka, który nawet sam w to nie wierzył, że będzie prezydentem. Zresztą nikt nie wierzył, że będzie i nie miał być prezydentem, tylko miał pociągnąć trochę wynik. A później się okazało, że tak się szczęśliwie, nieszczęśliwie złożyło, że prezydentem został. Ale właściwości ma odpowiednie, żeby być prezydentem do pana Kaczyńskiego. Także tak to wygląda. Wiesz, kiedyś bardzo, bardzo dawno temu, to jest opowieść prawdziwa, ja ją trochę zanonimizuję, ale to
bardzo poważnej partii, rozmowa sztabowa, są propozycje haseł. Jest taki fokus wśród członków sztabu. I w tym fokusie zaczyna zwyciężać hasło na kampanię Polska krajem swobodnych ptaków. Super. Fantastyczne. Jak to widzisz? To by się w tej chwili przypomniało. To było bardzo dawno temu. I nikt się nie zdecydował. Więc bardzo się to podobało szefowi sztabu, człowiekowi dosyć starej daty. Na szczęście było tam trochę młodzieży, która powiedziała, że w życiu, że w ogóle po ich trupie i że oni rzucają papierami w tym momencie. A to ładne, może ktoś weźmie. Słuchaj, no to powiedz jeszcze tak, bo jeżeli budujemy relacje, rozumiem, że twoja praca to jest tak, że praca nad wizerunkiem, relacjami w biznesie. Głównie, tak. To w biznesie, po co my budujemy relacje? Przecież nie będą na mnie głosować, tak? Albo ja sprzedam im te, nie wiem, swoje korki do butelek, albo samochody, albo nie. Bo to są dwie różne sprawy. Jest wizerunek firmy i wizerunek osób. Jeżeli spotykasz się z kimś w firmie na jakimś poziomie, tam, nie wiem, prezesa, dyrektora, pani prezes, pani dyrektor, to oceniasz przez pryzmat tej rozmowy całą firmę. I oczywiście są pewnie takie branże, może jeszcze są takie branże, gdzie cokolwiek by ktoś nie robił, to i tak ma zbyt, nie wiem, jeżeli mówimy o handlu na przykład, czy tam coś się dzieje, jeżeli chodzi o jakieś usługi. Natomiast w pewnym momencie na ulicy pojawia się konkurencja. To jest taka słynna opowieść moich przyjaciół z Łodzi, że z miasta Łodzi, że jak na ulicy jakiejś tam ktoś kupił sobie pierwszego overlocka, to taka maszyna. Nie, ja nawet wiem, co to jest, ale powiedz mi. No tak, ale ty masz zdjęcia z młodości w czerno-białe, tak? A niektórzy mają już kolorowe. Tak, trafia. Słuszna uwaga. Coś, co robi, nie wiem, tam skarpety czy podkolanówki, czy swetry pewnie bardziej, może nie wiem. No to jak miał jeden, to zarabiał ciężkie pieniądze. No to jak zarabiał ciężkie pieniądze, to kupił drugi. Tak? I też zarabiał niezłe pieniądze. Ale jak na ulicy było 33 miejsc z overlockami, to wszyscy zbankrutowali. No i wchodzi teraz ten element właśnie tych relacji, że ja mam podobny towar do twojego, załóżmy, że zostanie przy tym towarze. To co kupi ten, kto przyjdzie? No bo jak policzy, mamy mniej więcej tak samo, tak? Ty mi dajesz upust na tym, ja ci na tym, no powiedzmy. No to kupi relacje. Nie wiem, fajnie się rozmawiało, świetna relacja, nie wiem, zabrałeś mnie na obiad, albo na przykład nie dostałem gadżet, jeżeli to gadżeciarstwo jest, albo jest miła pani, która, albo pan na recepcji. Bardzo dużo rzeczy. Z wizerunkiem jest taki kłopot, jakbyście sobie wyobrazili ekran telewizora i gdzieś wygaśnie jakiś piksel. To jeżeli on wygaśnie, nie wiem, w prawym górnym rogu czy w lewym górnym rogu, to przeważnie tego nie widać. Ale jak wygaśnie tak, że będzie na moim oku albo na twojej głowie, to nagle się okazuje, że widać. I teraz nigdy nie wiadomo, który z tych elementów wizerunku to jest ten środkowy piksel, czy tak, który to jest ten boczny. Ludzie się rozrażają z tak przedziwnych powodów. I to jest ten kłopot właśnie, że wizerunek, czy w ogóle relacje, bo się od tego zacząć, czy ten public relations, buduje się bardzo długo. I paradoks polega na tym, że warto zbudować, bo wtedy się tak szybko nie traci. A jak się zbuduje powierzchownie, to można stracić wizerunek z poniedziałku na wtorek. Zbudować się z poniedziałku na wtorek nie da, ale stracić się da. No to chociażby, nie wiem, papież Franciszek ostatnio na to mocno pracował i stracił bardzo dużo. No to dwie wypowiedzi się tak naprawdę odbyły. W związku z tym istotą tego wszystkiego jest, jeżeli się, bo zawsze jakiś wizerunek jest, to nie ma tak, że nie ma wizerunku. I mnie czasami studenci pytają, mówią, panie doktorze, a po co Coca-Cola inwestuje, na przykład Coca-Cola, tak? Teraz nie jest główną marką, skoro jest tak rozpoznawana. No właśnie po to, że jak przestaną, będą inwestować się bardziej może w reklamę, chociaż też wizerunkowo, to raz, drugi, trzeci i później odbudowanie tego kosztuje dużo bardziej niż podtrzymywanie. Bo to jest bardzo prosto. Wystarczy, się pojawi bakteria jakaś w wodzie, czy tam w puszkach, tak, etc. I to jest cała ściana, teraz jeszcze jak są media społecznościowe, a sami wiemy, jak to jest, to się roznosi jako wirus w ciągu kilkunastu sekund po całym świecie. No i na tym to polega, że firmy też w to inwestują. Zresztą biznes to zrozumiał już bardzo dawno temu, że jak cię widzą, tak cię piszą. No? Jeżeli, mówię, rada nadzorcza, prezes, pracownik firmy, to mnóstwo takich rzeczy, ja się też specjalizuję trochę w kryzysach i firmy na przykład kurierskie przed pandemią
No różnie bywało. No to wyposażano i ubiór, i tam jakieś samochody, i coś jeszcze. Pandemia ich rozpuściła, bo w zasadzie można było założyć jeszcze 50 firm. Tak, się zrobił rynek nieprawdopodobny. Tak, i wszyscy by pracowali. Natomiast to są takie właśnie detale, że w pewnym momencie oferta jest dokładnie podobna, a decydują tylko te elementy poboczne. Przejdźmy do tego nieszczęśliwego naszego przypadku, jakim jest ostatnia afera z posłem, uznawany za jednego z takich bardziej progresywnych, promodernizacyjnych posłów Platformy, bardzo aktywny na różnych polach, no raptem ma sytuację, w której trafia się policja, jest jakieś podejrzenie, że on na tym rowerze był po spożyciu co najmniej, zasłania się immunitetem, nie pozwala się zbadać, w zasadzie ucieka tej policji. Mhm. No ja już pomijam, że policja przechodziła strażakami, kamerami. To jest właśnie też ciekawe, tak? To zupełnie inna sytuacja. No, ma ewidentny kryzys. Chyba przeprasza wszystkich. Tak, 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 tak. Mówi o wpłacie na fundusz ofiar wypadków. Tak. Poddaje się procedurom policyjnym. Wybrnął, nie wybrnął? Kiedy będziemy wiedzieli? No miarą jest, pewnie jeżeli chce być politykiem dalej, to miarą jest miejsce na liście i wybór bądź nie wybór w wyborach. Natomiast to jest właśnie wynik paru rzeczy. Ja nie znam akurat posła Starczewskiego, tak, w sensie takim, że nie słyszałem go na żywo, jak mówi, jak się zachowuje, tak powiedzmy, poza kamerami. I no jest młody, nie wiem ile ma lat, ale z tych młodszych posłów. Tak jest. Zasłynął tym bieganiem przy granicy, no walką o fajne rzeczy różne. Może być kontrowersyjnym, może nie, dla swoich kolegów, ale starszych też. I teraz sytuacja jest dosyć prosta, to znaczy, no jedzie, załóżmy, że tam wypił 4 piwa bezalkoholowe, co daje tam jakiś wynik 0,0, mniejszy na pewno niż Ziobro z partią. Zatrzymuje go policja. Załóżmy, że przypadkowo, tak? Bo tam jakiś zygzakiem jechał i tak dalej. To w normalnej sytuacji skala zjawiska jest żadna. Po prostu powinien przyjąć mandat, zapłacić go i w ogóle nie wyciągać żadnej legitymacji poselskiej. Tym bardziej, że po wyciągnięciu tej legitymacji policjanci nie wiedzieli, kto to jest. Bo to było widać na tym nagraniu, że nie wiedzieli, kto to jest. Być może, jeżeli to było ustawką, no to może komendant wiedział, tam, nie wiem, szef zmiany wiedział, nie wiem, trudno powiedzieć. W związku z tym sam sobie zrobił na początek kuku. Tak. Bo gdyby to była sprawa jakaś nie wiadomo jaka, no to ja rozumiem, że ten immunitet tam może działać. No teraz w sytuacji takiej, kiedy jesteśmy w kraju na wschodzie Europy, w Polsce, cały czas uchodzi to pijaństwo gdzieś tam, znaczy pijaństwo, picie, spożywanie alkoholu, raczej picia. Ja nie mówię, kultura wybaczania. Kultura wybaczania, bo pijany kierowca też dla mnie to jest dyskwalifikacja absolutna. To był rower, nie wiem na ile było zagrożenie, na ile nie. W zasadzie można byłoby z tego wybrnąć od razu. Jeżeli się zdarzyło, co się zdarzyło, czyli no, poniosły go emocje pewnie, a może też no, jakiś tam element władzy, że może pokazać ten immunitet. Teraz dalsze działanie, kryzys, czyli przeprosił, oddał się do dyspozycji, powiedział, że się zrzeknie immunitetu, no i tak dalej. Czyli w zasadzie to, co mogło się wydarzyć od razu, wydarzyło się z pewną otoczką całego. Ja nie widzę jakichś strat takich wielkich, żeby to był temat do grzania, ale oczywiście no jest to kamyczek do opozycji. Nie, no temat do grzania jest, bo TVP Info, zresztą nie tylko TVP Info, muszę ci powiedzieć, że Polsat News także grzało to kilka dni. No tak, ja mówię o telewizjach jakichś, a nie o biuletynach partyjnych, bo to grzać można wszystko. No. Dzisiaj grzano, że Tusk coś tam znowu zrobił i to nie wiem, kiedy facet śpi w ogóle. On się zajmuje szkodą. Nie, teraz to było, że on sobie nie radzi z inflacją. To najbardziej fajny news, ale że był też zobaczyć, czy udało się zalać dostateczną liczbę Polaków no, przy tej burzy tam to zorganizował. W związku z tym tutaj to nie ma się tym co zajmować. Natomiast na pewno dostał nauczkę i ma jakiś rodzaj trzymania na siebie.
że to młody, młody, ale również nieodpowiedzialny. Czyli cała ta sytuacja mogłaby nie mieć miejsca, bo chyba zaczęło się od tego, że w ogóle wsiadł na rower, jeżeli rzeczywiście coś tam spożył, można poprowadzić rower. Tego doświadczył jakiś pewnie redaktor Wanat na przykład. Albo nie wyciągać tego immunitetu, bo to bez sensu trochę jest. A dalej ja już nie widzę, co mógłby jeszcze zrobić. W zasadzie wykonał te cztery kroki prawidłowo. Nie chował się, nie kluczył. Ja przypominam sobie posła Karskiego, który do dzisiaj jest wspominany na Cyprze jako król meleksów wszelakich. I no jedno... Kubica w Formule 1 i Karski w Formule Meleks. Tak, i to jeszcze mógł jeździć na trzech równocześnie. To naprawdę jest tam podziw wzbudzał i przewodnicy wycieczek do tej pory opowiadają, że był taki z brodą Karski i tak dalej. No i skala, mówię, zagrożenia, czy skala może, nie wiem, zagrożenia może jakieś było, ale szkoda tej całej zabawy, jeżeli chodzi o pana posła, no bo sobie wrzucał jakieś tam rzeczy niepotrzebnych, które mogą się gdzieś odbić, chociaż tak jak mówię, nie przypuszczam. Nie przypuszczam. No dobrze, a ten drugi? Ten drugi także poseł, przy którym, jak mówiłem, szlak mnie trafił, ciśnienie mi skoczyło. Który został jakimś prezydentem miasta, nawet nie wiedział, tak? No, prezes go mianował. Tak, za Brejza Mejza. Prezesa jakoś no tak co tam się dzieje? Gładko przeszło. Co tam się dzieje? Tak. Czy Mejza sprawdził Słuchaj. Maila? Słuchaj, Mejza, który komentuje Sterczewskiego ze świętym oburzeniem, no i Mejza, który znowu pytanie. Ujawniono, że zajmował się tak naprawdę oszustwami. Absolutnie. Oszustwami ordynarnymi. Obrzydliwymi, tak. Obrzydliwymi. Wykorzystywał rozpacz ludzi, rodziców nieuleczalnie chorych dzieci, oferując jakieś terapie nie powiem z czego, bo jest przed 23. Ale co cię dziwi, powiedz? Od nich, no, to chyba też powinno spowodować jakiś kryzys wizerunkowy. Oj, to maksymalny, no ale widzisz, wracamy do początku rozmowy. Jeżeli oceniają cię twoi wyznawcy, to nic nie jest ważne. Mało tego, wbrew temu, co pan prezes uważa, albo kłamie, albo nie wie, jak jest, przewaga mediów rządowych jest ewidentna w Polsce, a nie, powiedzmy, krytycznych w stosunku do rządu. I zaklinanie rzeczywistości niczego tu nie zmieni. Czyli ludzie, którzy nie dość, że są no, wyznawcami tej opcji politycznej, tych powiedzmy trzech partii niezjednoczonej już prawicy, dostają wzmocnienie przekazu w telewizji no, publicznej inaczej, plus gazety, bardzo dużo gazet lokalnych przejętych przez Orlen i portale, które są przy tym też do tego. Czyli mają bardzo małą szansę spotkania krytycznej uwagi na temat pana posła, a pan poseł, ponieważ był wiceministrem, no został wyrzucony, ale trafił też do ław tak poselskich, tam, znaczy tych, no, i tak dalej. Czyli został, jest potrzebny. Jest potrzebny, dokładnie. I teraz ja się wcale nie dziwię, że to on komentuje tego typu rzeczy, bo to pokazuje podwójną moralność całej formacji. Zresztą z punktu widzenia marketingu politycznego to jest słuszne. Chociaż ja tego nie popieram, żeby było jasne. Bo polityka powinna też mieć jakieś ramy, bo my zaczynamy w tej chwili funkcjonować w magmie. Jak będziemy funkcjonować w magmie, no to daleko nie zajedziemy. Chociażby taka krótka dygresja. Wszystkie wstawki pana prezesa ostatnio na temat osób z LGBT, LGBT+, tak, niehermatatywnych, tak, to jest strategia. I można powiedzieć, ale wymyślili świetną strategię, spolaryzują ludzi, będą mieli wyborców. Ale nie wolno tak powiedzieć. Dlatego, że to jest obrzydliwe, to jest wredne i jakby to nie było mądre politycznej strategii, powinno się to piętnować. Bo nie ma tak, że da się wszystko pociągnąć i wszystko podporządkować władzy. Ja rozumiem, że tak to wygląda z pana prezesa strony, ale tu naprawdę świetnym przykładem jest, ja się posłużę jeszcze raz,
ludzie w piwiarni w 1933 roku w Monachium, którzy śmiali się z dowcipów antysemickich, antymigranckich, antypolskich, i tam śmiali się. Tak jak śmieją się ludzie na sali w tej chwili, jak pan prezes. Ja na początku myślałem, że pierwszym razem, że to się też tak wymsknęło trochę. Ale ponieważ to już pojawiło się po raz trzeci. Tak, on dzisiaj znowu to powtórzy. Czyli ewidentnie jest to wymyślona strategia, a przynajmniej testowanie strategii, bo to już nawet nie jest taktyka, to jest strategia, żeby uderzyć w tą grupę, no bo to jest taka sytuacja, że chleba na pewno zabraknie, czyli potrzebujemy igrzysk. No i tam, myślę, że ta mapa się buduje, co tam będzie w tej mapie strachu, bo imigranci mogą jeszcze wrócić spokojnie, mogą się pojawić Ukraińcy, którzy będą nam zabierać pracę i tam dostają przywileje różne, etc. Tym bardziej, że już wycofał rząd to 40 zł na jednego Ukraińca. I naprawdę pole do manewru jest bardzo duże, tylko że raz rozhamowane społeczeństwo już nie przyjmuje innego wizerunku. Ja pamiętam takie filmy dokumentalne po wojnie, jak większość tych Niemców przepytywanych, że oni nic nie wiedzieli, że on tam, tylko że tam stało kilka milionów ludzi z ręką podniesioną do góry i Heil Hitler. No to oni nic nie wiedzieli, tak? Ale to, że przyjeżdżały jakieś dobra z Polski czy z krajów podbitych do nich, no to no nie wiadomo skąd. Teraz Rosjanie wysyłają pralki, lodówki, no to jest dokładnie kopia. I oczywiście to nie jest prosta analogia, że my jesteśmy trzecią Rzeszą w tej chwili. Oczywiście nie, ale jeżeli wizerunkowo nikt na to nie wpływa, to no, wszyscy się cieszą. A to jest przecież nasz no, to imperator Gwiazdy Śmierci, wybitny strateg, genialny tam jakiś ktoś i tak dalej. I jemu wolno, prawda? To znaczy mnie też. Mnie też, a poza tym tam wszyscy z akceptacją się cieszą. Tak. Ja jestem przerażony, powiem szczerze. W związku z tym, bo to wizerunkowo, ja nie wiem, no, to znaczy, że co, że to ludzie, którzy kompletnie nie mają mózgu, są wyznawcami, czy, nie wierzę w to. Uważam też, są myślący, może nie chcą się bardzo temu poświęcać, myśleniu o polityce jako takiej, ale skoro się serwuje, że ci są nienormalni, ci są normalni, a my jesteśmy normalni i że w ogóle to jest coś tam jeszcze, bo tam przecież tu jest Zosia, to wyszydzanie słabszych ludzi, bo ci ludzie mają naprawdę, jeżeli ktoś z Państwa nie wie, ludzie, którzy mają kłopoty z ustaleniem wewnętrznym własnej płci, ich jest bardzo mało. Ale to jest taka mniejszość, która ma przerąbane, ponieważ nikt im nie pomaga, nie ma żadnych działań w Polsce takich, które pozwalają coś z tym zrobić. No i jeszcze trafiają na środowisko, które je będzie wyszydzało, biło, kopało i poniżało. No to są tragedie, już są tragedie, bo są dzieci, które się targają na własne życie właśnie ze względu na to, że mają no, kłopoty z tożsamością. I tutaj wychodzi szef największej partii, no król Polski, możemy powiedzieć, i wyszydza to publicznie. No to powiem szczerze, to taka polityka mnie nie interesuje. To znaczy uważam, że Polacy zasługują na więcej, że nie jesteśmy takimi troglodytami, żeby na to pójść. A jeżeli pan prezes uważa, pan imperator, że jesteśmy troglodytami, no to teraz będzie pytanie, czy on ma rację, czy ja mam rację. No, wiesz, życzyłbym ci, żebyś ty miał rację, natomiast mieliśmy jedne wybory, drugie wybory, trzecie wybory. Dobrze, no. I zresztą zobacz, bo masz rację, to nie jest tak, że starszemu panu się coś wymsnęło, nie, ale zobacz, że nie pierwszy raz oni używają tej karty. Tak? Trzeci raz jest teraz. Oni trzeci raz wyciągają to samo, może trochę inaczej, bo gdzieś na początku chyba przy pierwszym podejściu gender to bardziej było gender, później byli geje, uchodźcy. Teraz są trans. Tak, teraz są trans, tak. Więc to, ale cały czas ćwiczą to samo zagranie. No właśnie, czyli to znaczy, że gdzieś to rezonuje. I pytanie oczywiście, no można stworzyć, jak to kiedyś udane powiedział, neurotyczne bingo, to znaczy będzie, ja to nazywam po swojemu, lista strachów polskich za chwilę się pojawi. I dowolnie będzie się wyciągało z cylindra tą czy inną osobę, tylko tak jak mówię, pozostając na poziomie wizerunku i marketingu politycznego, raz rozhamowane społeczeństwo nie zawraca z tej drogi. Aż dochodzi do nieszczęścia, mam nadzieję, że nie dojdzie, a nieszczęście może się pojawić na różnych polach. I wtedy nie ma takiego hamulca, nie ma takiej możliwości i pan prezes nic nie zrobi, ponieważ nie będzie w stanie tego zrobić, ponieważ kula raz ruszona poleci.
związku z tym, moim zdaniem, jeżeli Jarosław Kaczyński, już tak zupełnie serio, ze swoimi ludźmi wymyślili strategię, że oczywiście będziemy rozdawać, co będziemy mogli, ale możliwości są słabe już w tej chwili rozdawania pieniędzy i do drukowania, oczywiście to się wydarzy, to potrzebujemy przygotować igrzyska. Jeżeli ta mapa strachów Polski będzie w tym samym obrębie, która jest, to naprawdę siedzicie, panowie, na beczce prochu, a Sasin rozpala zapałki. A wiemy, co się dzieje, kiedy minister Sasin bierze się do czegoś. Bierze się za coś, tak. Tak, bo a jeszcze doświeca mu latarką z tyłu pan Suski, w związku z tym... A powiedzmy sobie, że Suski używa tylko latarek karbidowych. Oczywiście, bo takie, takie tam były. W związku z tym jest gotowy przepis na wielką dziurę w ziemi. No tak. Ja bardzo się cieszę, jak moje gościnie bądź moi goście są tak optymistyczni. Nie wiem, czy Państwo czujecie to optymistyczne przesłanie. Już tydzień temu rozmawialiśmy o CPK w tym programie. Mm-hmm. Też poniekąd duża dziura w ziemi. Nie, no, to znaczy płasko. Nie, on tam ma być płasko. Na razie jest dziura. Jest do tego daleko. No w dziurę można sobie posadzić drzewo na przykład, tak? Na razie się wycina. Można zakopać to złoto, ale, co ma tam w banku. Państwo, ja naprawdę chciałbym takie mam marzenie, żeby z tych programów takie pozytywne jakieś przesłania szły, a jakoś tak mi się trafia. To wszystko przez gości, to oczywiście nie moja wina. To goście są te mówili, tak. Że tak co moment to przesłanie jest jakieś takie smutne. Musi być większa selekcja przy drzwiach moim zdaniem, bo tu się pchają wszyscy, ja w jakiejś tam sytuacji wskoczyłem pierwszy. Ale tam też paru pesymistów czeka jeszcze. Obawiam się, że to jest długa kolejka, że to jest długa kolejka pesymistów. To jest Reset Obywatelski.